Nigdy w życiu nie myślałam, że jeśli chodzi o wybory, a także o inne dziedziny prawa, można się znaleźć w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy obecnie. Mamy tak naprawdę trzy różne reżimy prawne, z których jeden obowiązywał do niedawna, drugi obowiązuje teraz, ale już nie do końca, a trzeci będzie obowiązywał, ale już jakieś malutkie kroczki, malutkie jaskółki tego reżimu prawnego, który być może będzie obowiązywał, a być może nie, dokładnie nie wiemy, się pojawiają. Mamy bowiem po pierwsze kodeks wyborczy. Wybory prezydenta są tak naprawdę dość prostymi wyborami. I co do zasady nie sprawiającymi kłopotu, jeżeli chodzi o kłopoty organizacyjne oczywiście. Tak więc mamy kodeks wyborczy, który co do zasady te wybory reguluje krótko, jasno i tak jak powiedziałam, raczej nie sprawiają one kłopotu. Po drugie została uchwalona ta ustawa, znaczy ustawa, jedna z ustaw antykowidowych, w której zmieniono reżim głosowania korespondencyjnego, dopuszczając osoby powyżej 60 roku życia, osoby w kwarantannie i w izolacji do skorzystania z tej możliwości głosowania. To stało się nagle i w sumie ta ustawa obecnie obowiązuje. To jest ten reżim prawny, w którym obecnie się znajdujemy. No ale tutaj trzeba postawić przecinek i powiedzieć ale, no bo mamy z kolei tarczę 2.0, w której znalazł się słynny artykuł, który wstrzymał stosowanie niektórych przepisów kodeksu wyborczego, w tym także tradycyjnego głosowania korespondencyjnego. Mamy wreszcie ustawę uchwaloną przez Sejm, która jeszcze nie obowiązuje, bo nie ma stanowiska Senatu, nie ma podpisu, nie została ogłoszona, czyli ta ustawa o wyborach prezydenta w 2020 roku, która, tak jak powiedziałam, jeszcze nie obowiązuje, ale już pewne jaskółki się pojawiają, tak? Bo na podstawie przepisów innych ustaw w sposób bardzo wątpliwy, moim zdaniem, jeśli chodzi o podstawy prawne, nawet bardzo wątpliwy, to jest delikatne określenie, już te wybory zaczyna się organizować, o czym wszyscy słyszymy, o przekazywaniu danych z rejestrów PESEL, czy innych czynnościach, które są podejmowane, żeby właśnie w tej korespondencyjnej formie te wybory przeprowadzić. Czyli są trzy reżimy prawne, jeden obowiązuje, ale nie jest stosowany, drugi obowiązuje, ale w sumie też nie jest stosowany, no i trzeci, który jeszcze nie obowiązuje, ale w praktyce już zaczyna być stosowany. Sytuacja więc, w szczególności jeśli chodzi o prawo wyborcze, które raczej powinno być stabilne i pewne, jest wyjątkowo skomplikowana.